Cześć LEGO Maniacy! Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Ninjago na 100%. Badamy sobie doki. No i jak widzicie, jestem chyba niedaleko, żeby sobie tutaj wbić do tych doków, mam nadzieję. To jest! No, halo! Nie! Nie, 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 nie! I się teraz tutaj zblokowałem, ale ze mnie nubek. Słuchajcie, ze mnie jest taki nubek. Chciałem tam sobie przeskoczyć i trochę nam to nie pykło, tego co widzę. Jest gdzieś książka z tymi figurkami. Nie mogę tam teraz skoczyć. Dobra. Mogę to jakoś zniszczyć, tam zbić. Jak ja teraz się przedostanę tam na drugą stronę? Tego nie wiem. Dowiem jakoś. Tu też mamy coś zbudować. A no, tutaj znowu. Znowu nie wejdę. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie obejrzeć kolejny filmik z LEGO Ninjago, to wejdźcie sobie w opis. Zapraszam do oceny filmu łapką w górę albo w dół. Jak ja tam mam bić? Dobra, teraz. Mam nadzieję, że się uda tu wyskoczyć normalnie, tak jak powinienem. Dobra, teraz. No i tu jest ta ulotka, jak widzicie. A tam do tej rybki jak mam? Łotr rozdymka, no to ładnie. A tam do tej ulotki jak mam skoczyć? Macie, aha, już chyba wiem jak. Chyba wiem jak, słuchajcie. Znaleźliśmy już kolejny obrazek, ale to nie koniec. Halo, się tutaj. Jak ja tam mam skoczyć? To jest problem, słuchajcie. Jak ja się tam dostanę? Macie jakieś pomysły? Bo ewidentnie trzeba tam wyskoczyć do tej rybki. To tam na górę jakoś... Tego zjeżdża postać. Ej, chociaż nie zjeżdżała przez chwilę. To jakoś uda mi się tam wskoczyć, byłoby mega. Właśnie. O! O! To jest ta ryba. Jezu! Wow, wow, wow! Co tu się dzieje? To jest ta ryba. Potrzebujemy Kaja. On i jego moce tutaj pozwolą na... Tu nie mogę tej ryby tu. Teraz chyba się uda. No to jest złoty klocek, jeżeli się nie mylę. Okej, złoty klocuszek już jest. Teraz możemy tędy wyjść gdzieś do góry. To teraz. Co mi to daje, że tu wyszedłem? Okej, tam na górę też można wbić, bo widzicie, tu jest jakieś... Komputerki możemy użyć, komputerka. No dobra, ale co ja tutaj mogę zrobić? Tak a propos. Mogę jakoś tam skoczyć? Nie. To czemu ja tutaj jestem? Też jest jakaś karta. To ewidentnie po coś jest tutaj. Nie wiem, żeby tu skoczyć czy coś? Nie wiem, co to jest. Tam jak się przedostać? Chyba tędy, nie? To jakoś musiałbym zniszczyć. Nie, no tutaj nic, to nam nic nie daje. To istnieje możliwość, żeby to jakoś rozwalić. Może Kol tutaj nam pomoże. Zastanawiam, czy Kol byłby w stanie.
tam się nie da przejść. Zastanawiam, co zrobić. Tu mamy zniszczonego tego, ten mini samochód, nie? Bo jak się tam dostać? Jak się zastanawiam. Chyba będę w stanie tam, słuchajcie, podejść jeszcze, mam nadzieję. Patrzcie, tutaj wskakujemy. Tam było jeszcze przejście, ja tego nie zauważyłem. Tak naprawdę. Pol. Pol jest mocny, ale nie aż tak zręczny. Tu gdzieś, patrzcie. Ej no... Czemu mi się postać nie schwyciła? Hal! Halo, no niekiedy tutaj nie zatrybią te wszystkie rzeczy. Wow, co to było? Widzieliście to, jak wyskoczyłem? Oho, nie wierzę. Co to było, gro? Ta gra mnie zadziwia. Ach, to dobrze tu skoczyć. Coś mi nie wychodzi. No. Raz tu normalnie stanąłem. No. Znak jest do naprawy. Cześć, mój drogi. Ta fabryka robi najlepsze lody w Ninjago City. Teraz zrobimy. Więc zasługuje na swój niesamowity znak. Wygląda lod jazdowo. Masz w podzięce. Zrób sobie z niego miseczkę na lody, czy co? Dzięki wielkie. No, udało się to zdobyć. Tylko to nie problem. Bo widzicie, tam musimy się jakoś dostać. Tam jest zielony klocek. Żeby się tam dostać, to musimy użyć czegoś. Do czego? Chyba już wiemy. Słuchajcie, bo... Ktoś, kogoś, jakąś postać, która ma możliwość, słuchajcie, zniszczyć te obiekty takie. Gdzie ja wskakuję? Halo. Gdzie jest ta podłoga, którą chciałem użyć? Są te. Chyba musimy zejść na dół, tak mi się wydaje. No właśnie. Obstawiam, że to może zrobić Garmado. Prawda? Tak mi się coś wydaje. Tylko jak go ustawić, żeby go to rozbiło, ten Garmadon to rozbił. To jest problem, tak mi się wydaje. Że to nie wiem. No i co ja mam tu zrobić? A, teraz! Trzeba było mocniej podejść. Dobra, Garmadon. Taki kolega. Taki Garmadonek. Rany. Dobra, i teraz zielony ninja zapewne. Jego moce. Ciekawe, co on tu złożył z tego telewizora i anteny. Jestem bardzo ciekaw. Może być coś śmiesznego. Patrzcie, Lloyd. Obrazek Lloyda tam był. Ciekawe, co to za postać. Lloyd Liceum, proszę bardzo. Nieźle. Jeżeli o to chodzi... Jeżeli o to chodzi, to mamy wszystkie plakietki, tylko jeszcze brakuje 6 klocków. Brakuje 6 kloceczków. Ja tu sobie myślę... Co teraz?
A, bo to idzie w tę stronę. Boże, brod, ty nubie! Widzicie, jakie mam problemy? Takimi prostymi przejściami? Czemu nie... Nie wiem, dziwne to jest. Czasami ta gra nie trybi. Słyszeliście dźwięk, jak kliknąłem? A gra nie zatrybiła. Niestety. To teraz musimy iść gdzieś indziej. Tędy tu nie przejdę. To akurat ten tryb wyścigu zrobiliśmy. Kałka, że trzeba iść gdzieś tu. Ja tu nie przejdę. To jest zamknięte. Chyba, że tym da się to przepalić. Z tej strony się nie uda. Szkoda troszkę. Trochę szkoda, niewątpliwie. Tu jest walka. Tamto chyba przejście odblokowałem, tak mi się wydaje. Właśnie. No, idziemy teraz tutaj. No i tu mamy 2 złote klocki, jeżeli się nie mylę. Pomoże ktoś z głową na karku? Patrzcie, tu jest jeden, a drugi jest wyżej. Co tam mamy zrobić? Jak się tam dostać? To jakoś zniszczyć? Aha, dobra, tu jest ten. Musimy po prostu wyczuć moment i tam wbić. Główka pracuje! Niby tak, niby pracuje. Aha, tu musimy wziąć IT nerda. Chodź tu. Zaraz tam. Zaraz to otworzymy. No dobrze, i teraz na dole. O, głowa od tego pęka. A tu jest szkielet. Jak tam wejść? Jak ci mam tam wejść, chłopie? To pod wodą. Jakoś jest wejście. Weźmiemy sobie osobę, która pływa. Chce być. Nie? Pomoże ktoś z głową na karku? To jest. O co chodzi? Całkiem się posypałem! Poleciałem we wszystkie zakamarki! Możesz zebrać moje gnaty? No jasne, szkielet. Zaraz je tu bierzemy. Zaraz je tu wszystkie pozbieramy. Nie martw się, ziomek. Tu mamy jedną kosteczkę. Fajne są te zadania tutaj. A? Gdzieś jeszcze jest jakieś. A, czyli muszę wyskoczyć tam na górę jednak znowu. Dobra, to może podlecimy pierwsze tutaj.
Ta i jeszcze druga. Druga jest też tam na górze. Gdzie ta kość? A, ona tu była. Okej. Okie dokie. No i zadanie tylko wykonane. Kosy już. Pięknie. Złoty kloceczek odblokowany. Idealnie, nie? Dobra, i jak tutaj mamy? Jeszcze 3 złote klocki. Tą zatokę mamy. Zrobioną. A, tu była ta willa. To było to przejście, które odblokowaliśmy. Ale to nie koniec naszych zabaw. Chyba tędy mamy iść, tak mi się wydaje. O właśnie, tutaj. Teraz coś tu będziemy musieli zbudować, tak mi się wydaje. Krewecik! Kochany krewecik! Cóż ci się, panie? Teraz kupimy. Krewecik zdobił kiedyś tamtą ścianę, ale strąciły go ataki Garmadona. Może go przywrócisz na należną mu... Kreweciku! Wróciłeś! Czas ugotować coś dobrego, żeby to uczcić. Może krewetki? Masz krewecika. Krewecik. No to ładne zabawy. Krewecikiem. Gdzieś na dole, a tutaj. To jest zadanie dla pana mistrza Wu. Chyba wyciągniemy sobie tutaj ten. Jest i skarb. Pradawny skarb piratów. A, teraz nie kto inny jak nasz Kai tu ogrzeje. Mamy kolejny złoty klocek. Zobaczmy ile. Ile już mamy? Patrzcie, zaraz będzie full. Zaraz będzie max, tylko... Zobaczymy już z drugiej strony. Ten wyścig jeszcze. I będzie git. Majcie kciuki za mnie. Dobra, jedziemy. Gdzie teraz? Cholercia, nie wiedziałem gdzie.
No super! Serio? O Boże! Ale to za miłem. Ja nie wiedziałem, że tam... No jak ja tam mam skoczyć? To chyba pogrzało. Chyba was pogrzało. Tak, spróbujmy jeszcze raz, ale jak ja tam skoczę? Nie było zbyt łatwe. Mamy dobry, się wydaje. No i znowu. Gdzie teraz? Chyba pogrzało. O panie. Czy to... to zajmuje więcej niż minutę. To nie jest takie proste. I co, ostatni bieg i... No, jasny gwint. Przeleciałem przez to, oczywiście gra nie zatrybiła. Ja pieprzę. Ale tego się nie da tak pokonać. Patrzcie, mamy... Oj, to będzie trudne do przejścia, naprawdę. Ten wyścig to będzie strasznie trudny. Niewątpliwie trudny będzie ten wyścig. Wiecie co? Będę musiał tu użyć czegoś. Nie wiem, czy nie jakiejś zdolności postaci. Jeżeli o to chodzi, to ja tego wyścigu tak normalną prędkością nie wygram. Tak obstawiam. Będzie trzeba coś tu zrobić. No, będziemy musieli wykorzystać do tego jakąś inną postać. Ale to już najwyżej w następnym odcinku. Jak widzicie, ja już w większości... Wydaje mi się, że tu będzie potrzebny Crux albo Acronix, bo oni szybko biegają, więc do tej umiejętności jej jeszcze nie odblokuję, ale myślę, że pokazałem wam w większości, jak to zrobić. Trzymajcie się, hej!